co ty robisz? Oglądałam to! Żałoba skończyła się rok temu, ile można ryczeć? Ty w ogóle nie rozpaczałeś, więc chociaż mi pozwól. Nigdy ich nie lubiłem. Toksyczni ludzie, jednym słowem. Póki dawali mi pieniądze i nie zawracali głowy, było okej. Ale jakbyśmy mali, nie było dnia, żeby cię nie kłócili. No wiem, ale tato kochał mamę. Tak bardzo, że dwa razy ją zdradził. No to powiem ci, niezła miłość. No ale... Przestań ich bronić, byli po prostu złymi ludźmi, okej? Po prostu smutnymi, bo nie dali nam takiej miłości, jakiej powinni. Tak, to jest przykre. Zmieniając temat, chyba dzisiaj powinien do nas przyjść ten ochroniarz, czy tam kamerdyner, nie wiem. A może będzie przystojny. Nawet o tym nie myśl, masz dopiero 15 lat. A ty 17, więc się nie mądrzyj. Będę, ponieważ za rok pełnoprawnie przejmę nad tobą opiekę. Ale serio, mam nadzieję, że będzie przystojny. A ile będzie miał lat? Jak rozmawiałam z urzędnikiem, to powiedział, że przyślą najmłodszego. Chyba po jakichś studiach, czy tam praktykach, nie wiem, nie znam się na tym. Z 21 lat może mieć. To zapytasz się o jego wiek za mnie. To zdanie twierdzące? Tak. Śpisz już? Pukać cię nie nauczyli? Siema. Witaj, Nora. Zostajesz na noc? Jak nie masz nic przeciwko? Nie mam. Kontynuując, sister. Słucham. Masz może jakieś informacje o tym ochroniarzu? Nie, czemu miałabym mieć? No bo gościu miał być 3 godziny temu, nadal go nie ma, a ja muszę czekać. To czekaj. Żadnego współczucia. Zadzwoń może do tego gościa, co miał go zatrudnić. Czy coś. No problem w tym, że dzwoniłem właśnie. Daj ten telefon. Ha? Zaraz go przyślę. Coś ty mu powiedziała, Nora. Brat wypadł, będziemy oglądać anime. Żadnego hentai. Sio! Co tam? Świetnie. To co oglądamy? Kuzuno hankai. Proszę. Przepraszam za spóźnienie najmocniej, ale... Korki. Jestem Walter Hans. Gdzie jest rodzeństwo, którym mam się zajmować? Dzień dobry. Jestem Love Letters. To mną i moją siostrą ma się pan zajmować, czy tam nas ochraniać? Faktycznie jest pan niski, mogłem się od razu domyślić. Jakbym nie wiedział. Ile ma pan lat? 17, a moja siostra 15. Ja mam 22. Jak pana siostra ma na imię? Nie wie pan? No nie, jakby to powiedzieć, w pracy powiedzieli mi, że mam jechać pod ten i pod ten adres, bo mam się opiekować rodzeństwem. Nie wiem ani ile macie lat, ani jak się nazywacie. Siostra to Lotte Letters i już śpi. A pan zamierza iść spać dzisiaj? Tak, mam zamiar iść spać. To dobrze. A tak swoją drogą, twoje imię, Love, po angielsku Love znaczy miłość. Tak, ale to nie jest Anglia, tylko Szwecja, więc proszę zwracaj się do mnie Love, a nie inaczej. Spokojnie, Love. Będę się do ciebie zwracał po imieniu. Ja do ciebie również, Walter. Zmieniając temat, co mogę zrobić? Możesz zrobić mi herbaty. Tak jest. Sobie w końcu znaleźć chłopaka. Wszyscy są w związkach, tylko nie ja. Ten jest niezły. Axel, jakie słodkie imię.